Zosię poznałem jakieś 8 lat temu w sanatorium, w którym znalazłem się wskutek pewnych okoliczności związanych ze stanem mojego zdrowia. Zosia była kobietą absolutnie idealną, 180 cm, 90 kg i nigdy nie nadużywała swej przewagi fizycznej. Wszystko nam pasowało. Rozumieliśmy się bez słów, mieliśmy nawet wspólne zainteresowania artystyczne. Wieczorami po kolacji brałem gitarę, zapalałem świecę, no i robiłem Zosi wieczór pieśni. A ona przytulała się do mnie i mruczała, patrząc mi z oddaniem w oczy: ach, jak ty pięknie grasz. I tak, proszę państwa, trwało 4 lata, a pewnego dnia wszystko się zepsuło. A zaczęło się od tego, że Zosia doszczętnie rozbiła swój samochód i od tej pory zrobiła się jakaś taka dziwna, chodziła taka naburmuszona, pochmurna, zła. I naraz odezwała się do mnie tonem kategorycznym, abym się ruszył i kupił jej samochód. Dobra, pomyślałem. Tylko skąd ja wezmę tyle kasy, no? Co może zrobić człowiek, jak za dużo nie ma? No, to wypożycza, napożycza, zapożycza. Zarżnie się, zastawi się, a w końcu pęknie i zmięknie. A co, jak zostanie tak całkowicie przyparty do muru? No, jak zostanie tak całkowicie przyparty do muru, no to musi rozpocząć nowe życie. Serce psia, pogoda, przywiązanie, bieskie życie, przyjaźń, bieski świat, a bodaj gdzieś na bieskiej górze szczycie. Psie pieniądze, takie życie, jaki kraj, jedni w górze, drudzy w dole. Ja pierdolę, taki raj. Godność nie pozwala zrobić przekręt albo włam, więc do miski tobie zwala resztki po kimś, czyli chłam. Psie pieniądze, takie życie, jaki kraj, jedni w górze, drudzy w dole. Ja pierdolę, taki raj. Przywiązaniem karmy psie serce, szatuj, faruj, liść i służ. Kiedy znajdziesz się na erce, nic ci nie pomoże już. Psie pieniądze, takie życie, jaki kraj, jedni w górze, drudzy w dole. Ja pierdolę, taki raj. Dwa słowa powiemy, bo mnie na to stać. Przyjaciel
takie życie, jak i kraj. Jedni w górze,